porozmawiamy sobie o tym, co lubię, a czego nie lubię w Irlandii. Zacznę od rzeczy, których nie lubię, żeby potem mówić o tych rzeczach, które mi się podobają, bo odcinek skończy się chyba bardziej przyjemniej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Po mojej prawej, a po waszej pewnie lewej znajduje się budynek, a w sumie możemy tam podejść. Tutaj może tędy. Budynek, który uczęszczałem... Macie jeszcze raz, cięcie. Znajduje się budynek szkolny, gdzie uczęszczałem do szkoły międzynarodowej na level 3 angielskiego i dalej nic się nie nauczyłem. Proszę. W sumie chyba jeden najładniejszy budynek w Newry i w ogóle w całej Irlandii, bo reszta to taka troszkę dziwna architektura, dość stara. A tu jest Kamil, mój towarzysz w Siema. Dzisiejszym odcinku i sobie zwiedzamy Newry, nasze piękne miasto, a czy piękne to za chwilę zobaczycie. Bardzo nie podoba mi się na pewno w Irlandii pogoda. Dla niektórych pasuje, dla mnie nie, jest bardzo wilgotno, często pada, można spotkać słońce, ale rzadko. Na przykład teraz mamy za 21, 12.40. W każdym razie czuję się, jakby był to wieczór, jest chmurnie, brzydko i po prostu taki mają tu klimat. My tego nie zmienimy. Nie lubię w Irlandii tego, że pogoda bardzo szybko się zmienia. Już nie zważając na to, że często pada. Po prostu szybko się zmienia, raz słońce, raz deszcz. Dlatego często trzeba przychodzić do domu, żeby się przebierać. Dlatego czasami ciężko jest wyczuć i zaplanować sobie jakąś podróż, jakiś wolny dzień, bo po prostu może zepsuć to pogoda. Także poruszanie się tutaj z miejsca na miejsce, z punktu A do punktu B bez samochodu czasami bywa uciążliwe. Ponownie znajdujemy się na polskiej ławce. Czemu ponownie? Bo już tu kiedyś byłem. Znajdujemy się na polskiej ławce. Nie wiem kto ani kiedy nazwał to miejsce w ten sposób. Nie podoba mi się syf, który tutaj jest. Nieporządek i brak szacunku w ogóle do miejsca, do kraju. Na przykład tutaj możemy chwilę pokazać, nie? No jest okropnie. I w wielu miejscach często to widać po sobocie, po imprezie, gdzie godzina 12.01 jest naprawdę straszny sztyw na ulicach, leży jedzenie, picie i Irlandczycy głównie nie krępują się wyrzucić tak po prostu jakieś tam butelkę czy jakieś pudełko z jedzeniem z jakiegoś fast fooda. Fakt faktem, jest to sprzątane z samego rana, są od tego ludzie, ale myślę, że to nie znaczy, że po prostu możemy sobie tak beztrosko rzucać te śmieci, gdzie popadnie. Nie podoba mi się to, strasznie. Nie jestem zwolenników kebabów, ale w Polsce są znacznie lepsze, dlatego tutaj nie lubię kebabów. Ale czasem trzeba być zmuszony, trzeba zjeść. Tobie co się podoba w Irlandii? Nic. Za długo tu jesteś, żeby mi się cokolwiek podobało. Pogoda. Pogoda. Jeszcze co, pogoda, stanowczo. Pogoda jest totalnie do bań. Pada, a jak nie pada, to leje. A więc ogólnie dwie pory roku. Albo deszcz, albo wiatr. Czarno. Masza. A tobie co się podoba w Irlandii? Co, powiedz, czarno. No. Co? Tak? Co tobie się w Irlandii podoba, ziom? Sceptycznie nastawiony z tego kraju, bo to obszary niemiecki na emigracji u Polaków w Irlandii, także ma ciężkie życie. Bardzo podoba mi się to, że właśnie tak jak teraz, mieliśmy czerwone światło, ale mieliśmy okazję przejść i nic złego się nie stało, nikt nas nie trąbnął. Bo jeżeli przechodzisz przez drogę i nie sprawiasz nikomu trudności, to nikt nie robi z tego problemu. I to jest spoko, nawet policja czasem się zatrzymuje w miejscu, gdzie nie możesz przechodzić i cię wpuszcza, albo ty się sam wpuszczasz. To jest fajne. Fajne jest to na pewno, że jest dużo barów. No co prawda irlandzki bar, ale wchodzisz to raczej nikt nie ma do ciebie jakiegoś tam większego problemu, że chcesz posiedzieć. No i że pada deszcz, może to właśnie jest ten efekt. Pada deszcz, tak? Dlatego jest dużo barów i ludzie mogli się chować i w sumie to jest jakieś takie logiczne wytłumaczenie. Bo nigdzie indziej tak dużo barów nie widziałem, na pewno pewnie w Anglii jest, ale w Anglii jeszcze nie byłem.
ale będę. Na pewno podoba mi się kultura ludzi i to w sposób, w jaki odnoszę się. Mówię tutaj o starszych osobach, bo nie podobało mi się wnet osoby młodsze. Uważam, że są strasznie niekulturalni i wnet agresywnie nastawieni do Polaków. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale starsi ludzie jak najbardziej są na plus. Często są sytuacje, gdzie spotykasz się wzrokiem, tak, z jakąś osobą i to jest takie naturalne, że mówisz mu cześć, albo nieważne, czy ona jest starsza, czy młodsza. Jeżeli oczywiście tego nie zrobisz, albo ona tego nie zrobi, to też nic się nie dzieje. Ale bardzo często można coś takiego spotkać. Na przykład w Polsce praktykowałem to, próbowałem parę razy do kogoś mówić nieznajomego cześć albo dzień dobry. To nie odpowiadali mi tak często i tak z taką przyjemnością. Dlaczego mówisz do mnie cześć, skoro mnie nie znasz? Tu tego nie ma i to bardzo lubię. I to mi się podoba. Lubię to w Irlandii, że prąd jest tutaj doładowany na kartę, jak telefon tak naprawdę. I nie przychodzą ci jakieś tam rachunki do domu i to jest bardzo, bardzo fajne ułatwienie i dla kogoś i dla ciebie. Po prostu jak sobie nie doładujesz prądu, to go nie masz. Jak doładujesz, no to masz. I to jest fajne. Lubię to. Irlandzkie śniadanie, które jest dość popularne. Jest sadzone jajko albo zwyczajna jajecznica ze smażonym bekonem. Dla mnie pasuje. Jaja nie tylko na Wielkanoc. Bardzo często w Irlandii można spotkać taką sytuację. Przykładowo, idę sobie z zakupami ze sklepu do domu i mam przykładowo dwie albo trzy torby, jakiś Irlandczyk się zatrzymuje i bezinteresownie pyta się, czy może ci pomóc. Gdzie mieszkasz, może idę w twoją stronę, to może ci pomogę. No to jest naprawdę bardzo super, ludzie są bardzo mili. Oczywiście nie wszyscy, nie można też wrzucać wszystkich do jednego worka. Ale na pewno znaczna większość, zwłaszcza starsi ludzie, są naprawdę bardzo pomocni, mili i otwarci na ciebie. We'll be right back.